Ten grób, co stoi bokiem, twarzą do kaplicy. Wiesz, to twarzem tutaj stoi, tak. Ale wojskowy tamten, tak? Tak, tak. On i wojskowym, i cywilnym. To ja idę spisać, kto to był. On, kiedy on był wojskowy, a potem na, jako cywilny był rządowcem jakimś był. Rozumiesz? Był jakimś rządowcem. I tam jeszcze jedna figura też jest. Inne jeszcze są. Nie macie jakiejś kartki? A po co ci? Jak są jakieś figury, że my nie wiemy, to co trzeba mówić. Ale to policz, który rząd i weź dopisz do określonego rządu. Pomieszane już, zobacz, jak ja to policzę. Aha, niby nie masz alfabetycznie. Ale można znaleźć, tak? Bo możesz tu zapisać. Udajmy, ja się masz do zapis? Jest to dwa sąsiednie groby. Idziemy do Danusia, sąsiednie groby i wtedy będziemy wiedzieć, jak to jest. No mój ojciec znał, ja to zabyłem. Co to było? Co to za było? Ten pomnik też był, kiedy Danusia, kiedy nie słodny, to duży słodny właśnie. I kiedy ich wrócili wszyscy, to było i... Jak on się nazywa? Ja się zaraz... Kobierzycki? Kobierzycki nie. Że było zniszczone jest. Kobierzycki nie. Tak. Kobierzycki. A Kobierzycki to nie był ksiądz? 850... Bo był jakiś ksiądz Kobierzycki tutaj, 5. kiedyś. 1923. Poczekajcie, ja spiszę to jeszcze. My go gdzieś mamy, ale może Ania też go przygotuje. Jan Kobierzycki. No, to był ksiądz. Lub rodzina księdza. Bo ja nawet gdzieś biogram jego znalazłam, że na kozakach był ksiądz Kobierzycki. I jak jest ten? Przeczytaj jeszcze raz, kiedy on się urodził 855. I zmarł 13 listopada. Ale tutaj 23. No, 1, 9. Ale 13 listopada. 2, 3. I co, prosi o modlitwę i więcej nic. Nie, 2, 3. Tak, 2, 3. Dobra, ja zrobię jeszcze zdjęcie właśnie. Już się nie pomyli. On też stał tak bokiem? No, czy tak twarzą? No i tu też, wiesz, ale to jest zniszczony. Anioł? Tu też był jakiś, no, jak mówili, zawsze nieprosty człowiek. I tutaj ten też stoi tak, zobacz. Tak. Tu wiesz, to takie miejsce było, że tu chowali, no, ludzi. Tak. To co ty możesz? Tak. A może one byli jaki, no tam, no jak my mówimy, tam jest różne te religie, protestanty. Ale nasi jasne. Byli katolikami. Moi prawie no. Katolicy. Okej, tutaj jeszcze, a tu nie ma na. Uważaj, żeby nie upadł się. Nie ma tego. Tu sosna padła i rozwaliła. To byli duże ładne te pomniki. I oni wszystkie te pomniki zrobione na kozakach na górze. No, tam na kozakach na górze robili. Byli. Tak. No, Stefan, a ten co robił te pomniki, przyjechał do Pyrzan, tak? Tak. Ten co robił, z piaskowca, tak? To jak on się nazywał? Слухай, то его еще сын утоп. Она была с дому Гладка, Ольга. А як он це писав, я запам'ятаю, напевно. Ну, власне, не пам'ятаю. Ну, знаєш, там такий випадок був, жила дівчина, ну, вся вийшов з води. Ага, і сам утопив. Я мам записане десь. Мам то записане. Так, ну, то з тої родини. Ага. To z Wilków chyba, z tak? Wilków? Właśnie nie, no to jako skulptora syn już był, rozumiesz? Ten, co się utopił? Tak. Aha. Czyli syn? Syn tego, co robił pomniki.
A tu też wszystkie z jamrozu. A o, tu was do Rusy. To Szumińska. O, to Kozak Maria, wiesz, to tam jest. Kozak Maria i Kozak Jakim, wiesz? A to wszyscy z Jamrozu oni. I Szumińska. Szumińska Tekla. Tekla i Szumiński Konstantyn, to on jest tam, no z Rykowa sam pochodzi, on nie jest miejscowy, a Tekla, to tych kozaków pewnie, o, Kozak Maria i Kozak Jakub. No. To oni mieszkali na Jamrozach, tak? Na Jamrozach, tak. Kozak Maria Jakub. A oto zdjęcie Tekli. Tekla Szumińska, no ja jej dobrze znam, jej córki żyją tam. Na Jamrozach. Na Jamrozach żyją? Tak. A ja znałem, to mamy zawsze przychodziła do nas, bo to też rodzina. To jest rodzina? No, to za Szumińska, to Tekla. Ale czyja rodzina? Ja że. Ja myślę, że to było związane przez tych kozaków. Ale to rodzina twojego... Mojej mamy. Mamy to z tych kozaków, co moja prababcia? Na pewno. Tak? Ja tak myślę.